Dzień dobry, Tomek Kutera, poligamia.pl. Z kamery tam. Właśnie gram w Racketeer, znaczy właściwie bez W, bo to jest nieme W. Racketeer, czyli najnowszą grę z Xbox Live Summer Arcade. Jest to gra na Kinecta, tam stoi Kinect i pokażę wam, o co chodzi. To jest klon Angry Birds, więc wydaje mi się, że wszystko jest jasne. Trzeba strzelać i niszczyć zamki. Ja teraz oddam mikrofon, ponieważ już skupimy się na grze, a ja nie mogę jednocześnie mówić do mikrofonu i grać w tę grę. Tak więc ja, Konrad Hildebrandt, jestem waszym komentatorem za kadru i mam za sobą jedną partyjkę w Racketeer i myślę, że tak samo jak ja będziecie naprawdę zdziwieni, że to jest gra, którą Microsoft chwalił się podczas głównej swojej konferencji na E3. No ale nie uprzedzajmy faktów. Mulligan. Mulligans allow you to retry a shot. Use one by raising your left arm. To, co teraz robił Tomek, to wpływanie na lot kuli. Trzeba ją smyrać, żeby leciała tam, gdzie chcecie. O, i teraz tak, Tomek naciąga balistę, odciąga. Przechodzi na bok, jeśli chce wcelować w odpowiednie miejsce i... Nie wiem, co robi. A, ciągle naciąga, celuje. O! I puszcza, i teraz zaraz... I smyra kulę. Smyra kulę. Więc jak widzicie, to jest Racketeer i nie jest specjalnie skomplikowaną grą, jest Angry Birds na Kinecta i podejrzewam, że w dalszych etapach jest więcej opcji, różnego rodzaju kul i są takie kule, które można sterować robiąc samolot i mimo wszystko nadal nie jest to gra, w którą mam ochotę grać, zwłaszcza że za taką cenę, jaka jest dostępna obecnie na Xbox Live, ale jest i działa. Co jest niewątpliwie zaletą w przypadku gier na Kinecta. Więc jeśli ktoś lubi Angry Birds, to czemu nie?